Wiele chrześcijańskich rodzin opuszcza Mosul i Bagdad, ponieważ powiedziano im, że nie mogą dłużej tu mieszkać. Musicie opuścić Mosul i Bagdad, inaczej was zabijemy, ponieważ jesteście chrześcijanami. Kiedy przybyliśmy z Mosulu w 2006 roku z wieloma innymi ludźmi, pewnego ranka, kiedy szedłem do pracy, zobaczyłem samochód. Trzech lub czterech mężczyzn szło za mną z bronią. Nie wiem, czy chcieli mnie porwać, czy zabić. Trudno mi jest teraz jednoznacznie stwierdzić, co chcieli mi zrobić. Ale po 2003 roku wielu syryjskich chrześcijan było celem dla radykalnych islamskich grup. Właśnie ich działalność spowodowała, że dużo ludzi opuściło swoje domy w mieście. Urodziłem się w Mosulu, tam żyłem. Jak rozpoczęto stwarzać problemy chrześcijanom, uciekliśmy z Mosulu i zamieszkaliśmy w Dohuk. Straciłem swój dom, meble, wszystko. Bardzo bałem się o moje dzieci. Mieszkałam w Bagdadzie, ale sytuacja bardzo się pogorszyła, zwłaszcza po tym, jak zbombardowano nasz kościół. Chrześcijanie nie mogli już chodzić do swoich szkół, zdecydowali się więc na opuszczenie Bagdadu i postanowili zamieszkać w Iraku Północnym, ponieważ tam było zdecydowanie bezpieczniej. Pamiętam wiele sytuacji z ostatnich kilku lat. Niemożliwym jest opowiedzenie wam ich wszystkich, aby to zrobić trzeba byłoby wiele czasu. Jeden z ludzi został zabity. To był mój nauczyciel, jeszcze ze szkoły podstawowej. Był on duchownym. Porwali go w Mosulu i brutalnie zamordowali. Nie zabili go za pomocą pistoletu, zabito go z użyciem noża. Jest mi bardzo trudno mówić o wielu historiach takich jak ta. Myślę, że bardzo trudno będzie wrócić pewnego dnia do Mosulu, ponieważ obecnie w Mosulu jest bardzo niebezpiecznie zarówno dla Jazydów, jak i chrześcijan. Jest niebezpiecznie dla wszystkich, jeśli nie jest się muzułmaninem. Nie chcę zostawać tutaj, ponieważ tu nie mamy domu. Mój dom jest w Mosulu. Jestem inżynierem. W Mosulu mieliśmy biuro. Dwaj inni pracownicy również są chrześcijanami. Więc jeśli tylko sytuacja się poprawi, z pewnością wrócę do domu. To trudne opuścić miejsca pracy i zamieszkania. Obecnie jest bardzo niebezpiecznie w Bagdadzie. Więc ludzie opuszczają kraj i jadą do Syrii, Jordanii lub innych krajów, starając się tam uzyskać status uchodźcy. Potrzebujemy pomocy od naszych braci z innych krajów, aby zrobili wszystko, abyśmy mogli zostać tutaj, a nie abyśmy byli uchodźcami. Każdego, kto ogląda ten film, prosimy o modlitwę o nas, o bezpieczeństwo dla naszego kraju i ocalenie wielu istnień. Nawet pomimo tego, że nasza przyszłość rysuje się w ciemnych barwach, może modlitwa pomoże nam zobaczyć lepszą przyszłość.